göş poranka <laughs> Wajączyk Ziomecka, prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Dzień dobry, witamy o poranku. Dzień dobry. Przed wejściem na antenę otrzymałem odpowiedź chyba na najważniejsze pytanie, które sobie przygotowałem. To znaczy, jak pamiętany jest Jan Karski w świecie, bo między innymi temu służy działalność fundacji i jaka jest jego rola współcześnie, jego dorobku. Otrzymałem tę odpowiedź, bo już. Wkrótce y, szczególne wydarzenie, y, stulecie y, School of Foreign y, Service i y, 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 uhonorowanie właśnie Jana Karskiego. W mm -hmm. weekend. 15, 16, 17, 17 listopad na jezuickim uniwersytecie Georgetown będą obchodzone, będą wielkie uroczystości z okazji stulecia School of Foreign Service, gdzie Karski był profesorem przez prawie 40 lat i uczył przyszłych dyplomatów, przyszłych, przyszłych senatorów, przyszłych gubernatorów i przyszłych ambasadorów. I te obchody zaczną się od przedstawienia. Poświęconego Janowi Karskiemu. Spośród setek profesorów, naukowców, którzy w ciągu ostatnich stu lat uczyli w School of Foreign Service, wybrano tego profesora, Polaka i Amerykanina, emisariusza polskiego państwa podziemnego. Muszę powiedzieć, że, że jest takie zainteresowanie tym przedstawieniem, że było ono zaplanowane tylko 15, ale w związku z tym, że był Zostały sprzedane bilety, to będzie dodatkowe przedstawienie dzień wcześniej. Można byłoby postawić tutaj najkrótsze pytanie: dlaczego? Dlaczego ceni się akurat Jana Karskiego spośród wszystkich ważnych profesorów tejże uczelni? Co takiego w jego dorobku dla profesorów dla studentów. Jest ważnego teraz w 2019 roku. On się zawsze wyróżniał jako profesor. Wyróżniał się od, 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 od wyglądu. Był zawsze w nieskazitelnym garniturze, podczas gdy akademicy amerykańscy raczej są dosyć swobodni w swoim ubraniu. Profesor Karski był człowiekiem, który wyróżniał się akcentem, ponieważ jego znajomość wielu języków zawsze przebijała przez ten przez te języki, czy to francuski, hiszpański czy angielski, jednak polskie, polski akcent, ale kiedy uczył, mało kto zdawał sobie sprawę, kim jest ten niezwykły człowiek, o którym y, 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 przyszły ambasador y, amerykański w Polsce, Stephen Moore, powiedział, że jak wszedł na zajęcia do nich, to wyglądał jakby to był aktor z filmu Casablanca. Otóż nikt nie wiedział, Jaki życiorys, jaki ciężar, jaką pamięć dźwiga ten ulubiony, jak się okazało, profesor Jan Karski, aż do filmu Shoah. Landsman był tym pierwszym człowiekiem, który znalazł Karskiego pod koniec lat 70., i zmusił go do przerwania milczenia. Karski nie był znany jako y, bohater, którym niewątpliwie był, jako człowiek wielkiej odwagi i jako świadek zagłady. W momencie kiedy film Shoah 10 lat później ukazał się na ekranach, nagle widzimy tam profesora Jana Karskiego, którego Landsman skłonił do wspomnień i on na wspomnienie tego co zobaczył w warszawskim getcie i w obozie przejściowym w Izbicy nie mógł powstrzymać się od płaczu. I oto widzimy na ekranie dystyngowanego profesora jednej, jednej z najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych, który płacze, co było bynajmniej nie jego słabością, tylko było jego wielką siłą. On odkryty na nowo przez świat w bardzo już późnym wieku został także uhonorowany przez prezydenta Obamy jednym z najważniejszych cywilnych odznaczeń medalem, prezydenckim medalem wolności. A to się stało niedawno, kiedy Karski był już u schyłku swojego życia. Nagle zaczyno, zaczęto odkrywać w nim człowieka Niezwykłego. Na czym ta niezwykłość polega, Pan mnie o to pyta. I dlaczego dzisiaj Karski jest ważny, prawda? Otóż dlatego, że on reprezentuje coś, co każdy chciałby w sobie mieć. Taką odwagę, także i cywilną, żeby nie być obojętnym wobec krzywdy jaka się dzieje. W czasie wojny to była krzywda ludzi, którzy byli dotknięci ludobójstwem, dotknięci prześladowaniami yy, zarówno sowieckimi jak i niemieckimi. Ale dzisiaj, dzisiaj nam też jest potrzebna odwaga. Dzisiaj też jest wielu ludzi, którzy czekają na naszą pomoc, czekają na nas jako świadków, żebyśmy się upomnieli o nich. Taniec mocarstw trwa. Prawda? A to już są inne mocarstwa, proszę zwrócić uwagę. A czy mechanizmy inne niż te, które no opisywał Jan Karski? No właśnie dotyka Pan niezwykle ważnego pytania dla nas, Polaków. My, Polacy, od, od wieków zadajemy sobie pytanie o nasze znaczenie. Czy przez położenie geograficzne, jakie mamy, nieszczęsne położenie, czy jesteśmy podmiotem czy przedmiotem polityki wielkich mocarstw? Otóż w tej książce, którą mam tu przed sobą, wielkie mocarstwa wobec Polski, wydanie jubileuszowe Wydawnictwa Poznańskiego, na to pytanie. Ciągle możemy znaleźć odpowiedź w tej książce. To nie jest przyjemna lektura, ponieważ ona pokazuje nie tylko dzielność polskiego żołnierza, poświęcenie i romantyczne wychowanie pokolenia, do którego należał Karski, ale pokazuje też perspektywę nie z Warszawy, nie z Lwowa, nie z Wilna, tylko pokazuje chłodnym okiem Karskiego perspektywę z Moskwy, z Berlina. Z Londynu i z Paryża. Wie pan, emigracyjny historyk Pomien powiedział, kiedy pierwsze było wydanie tej książki, że to jest książka, która powinna być obowiązkowym, y, obowiązkowym, y, obowiązkową lekturą dla wszystkich polityków, a zwłaszcza dla polityków polskich ponieważ my się tak trochę miotamy, a zwłaszcza teraz, nie wiemy, czy jesteśmy wielkim mocarstwem o ogromnym znaczeniu, czy jesteśmy nic nieznaczącym podmiot, przedmiotem polityki rozgrywek wielkich mocarstw. I nie mamy tej odpowiedzi środkowej. A ta opowieść, odpowiedź środkowa jest w tej książce, która właściwie, jak my ją pokazujemy i pokazywaliśmy ją na naszej konferencji niedawnej, powinna być lekturą obowiązkową dla każdego, kto pretenduje do miana polskiego inteligenta. A jest lekturą obowiązkową w Pani odczuciu? Dla mnie jest. Dla pani jest, a dla y, klasy nie tylko politycznej, ale tej szeroko rozumianej inteligencji. Choć to nie są zbiory, które są, mają wszystkie części okręgów styczne, tak to nazwijmy delikatnie. Ja mam nadzieję, że, 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 że przyszli politycy, a także obecni, że zajrzą do tej książki. A my w naszej fundacji, w Wydawnictwie, zrobimy wszystko, żeby ta książka do nich dotarła. A gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, jak w takim razie należałoby widzieć. Y rolę Polski obecnie na tej arenie międzynarodowej. Jaka byłaby e, e, odpowiedź, czy przynajmniej rys tej odpowiedzi Jana Karskiego w 2019 roku? To... Zadaje mi pan bardzo trudne pytania, na, na które szukają odpowiedzi politolodzy, historycy, dyplomaci i politycy. Niemniej jednak, kiedy tą książkę Karski napisał, cztery lata później wybuchła w Polsce. Wybuchła, Polska odzyskała pełną niepodległość. Yy, I sytuacja w tej chwili jest oczywiście inna. Polska nie jest samotnym krajem, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, yy, gdzie oczywiście w dalszym ciągu są te kraje większe i mniejsze, ale dzisiaj wydaje się, i robimy wszystko, że nie jesteśmy krajem zupełnie osamotnionym, skazanym na wyłącznie interesy wielkich mocarstw, że dzisiaj nasze interesy możemy też prezentować na arenie międzynarodowej. I jest tu, nasza polityka idzie w kierunku rozwoju transatlantyckich stosunków mam twierdzi się niektórzy twierdzą ci którzy się na tym znają że nasze kontakty ze Stanami Zjednoczonymi dzisiaj mają znacznie większą wagę niż miały kiedyś czego dowodem jest chociażby wczorajsze ogłoszenie o tym, że już właściwie dołączamy do tego programu bezwizowego. Rozmawiamy gdzieś na marginesach polityki, oczywiście w dwójce interesuje nas bardziej historia sprawy społeczne, także to czym zajmuje się Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego w jaki sposób wspiera młodych także bo mhm. wraz z Uniwersytetem w Georgetown prowadzą Państwo specjalny program, właśnie skierowany w stronę młodych liderów, młodych przedstawicieli swoich specjalizacji. Na czym on polega? Jesteśmy bardzo dumni z tego, że już mamy 11 absolwentów, naszych stypendystów, na specjalnym, niezwykle ważnym programie y, prowadzonym właśnie przez tą szkołę School of Foreign Service, która się nazywa Georgetown Leadership Seminar. Co roku dwóch. Y, Młodych liderów zarówno z organizacji pozarządowych, jak i liderów z uczelni, jak i urzędników, urzędników z, z organizacji, z instytucji państwowych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w wyniku konkursu nasza fundacja wysyła takie dwie osoby, i tam przyjeżdżają przedstawiciele liderów z 27 krajów. Naszych dwóch przedstawicieli jest wśród nich. To są y, ludzie zarówno z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z Afryki, jak i z Azji i przez 10 dni jest tam prowadzony szalenie intensywny program. Yy, program, który nasi stypendyści zaczynają od odwiedzenia ławeczki Karskiego, yy, która jest na kampusie tego uniwersytetu jako jedyny pomnik, który jest na tym uniwersytecie poświęcony właśnie Janowi Karskiemu. Yy, co jest ważne w tym programie, że yy, nasi przedstawiciele, nasi młodzi Polacy mogą się skonfrontować z innymi młodymi, mogą zobaczyć jakie są ich jaka jest ich perspektywa. Znowu. Tak jak Ukarskiego. Nie tylko perspektywa z Warszawy, z Krakowa, z Wrocławia czy z Poznania, ale również z, z innych krajów. I ta intensywna wymiana e, intelektualna, e, dyskusje e, sprawiają, że ci nasi młodzi stypendyści wracają potem i mamy nadzieję, wprowadzają to na swoim własnym poletku czy to w ministerstwie, czy to w organizacji pozarządowej, czy to na uczelni. Ewa Jączyk-Ziomecka, prezes. Z zarządu Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego była gościem Poranka Dwójki. Bardzo serdecznie dziękuję za tę opowieść. Dziękuję. I zachęcamy Państwa do lektury książki Wielkie Mocarstwo wobec Polski 1919-1945 od Wersalu do Jałty. Jubileuszowe wydanie ukazało się pod patronatem radiowej dwójki.